Siemanko, ja jestem Technokrata i przechodzę dzisiaj do Was z naprawdę intrygującym newsem, bo byłem pewny, że jeszcze w tej połowie roku, no to tak, 40-70 zobaczymy, no bo to niemalże pewne, o tym się mówi od jakiegoś czasu, że być może zobaczymy 40-60 Ti, ale nie sądziłem, że zobaczymy pełne portfolio, bo jest szansa, że do wakacji zobaczymy jeszcze 40-60 i 40-50, więc wszystkie karty NVIDIA, przynajmniej wszystkie pokrywające to, co miało miejsce w poprzedniej generacji. I pytanie, co dalej? Oni się w sumie to do tej pory tak szybko nigdy nie wysprzęglili z premiery całego sprzętu, jeżeli zrobiliby oczywiście te premiery do wakacji. Skąd to wiemy? Ano standardowo z twitterowych przecieków. No i tak, na razie jesteśmy pewni 40-70. No pewni, pewni będziemy, jak NVIDIA przyjdzie i powie... Oto 40-70. Natomiast na 99% 40-70 zadebiutuje w kwietniu, a konkretnie nawet 13 kwietnia. I wiemy, że to będzie karta mniej więcej o wydajności 30-80 Ti za cenę około 3500-4000 zł, aczkolwiek po cichu liczę, że w okolicach bardziej 3000. Natomiast niestety wszystko na chwilę obecną wskazuje, że będzie to 3500-4000 zł, nawet bliżej 4000. Kiepska cena. Ale później mamy 3060 Ti, która miałaby zadebiutować w maju. No i na razie tyle wiemy. W maju. Jakby to jest taka zgrubna, szacunkowa data, w której miałoby zadebiutować. Nie więcej wiemy natomiast na temat wydajności, bo na pewno 12 GB pamięci VRAM, na pewno wydajność w okolicy 30-70 Ti, no ja stawiam bliżej 30-70, natomiast dużo niższy pobór prądu, bo 30-70 Ti ma mieć pobór prądu, gdzieś tu widziałem tą informację, na poziomie 40, przepraszam, czy ja mówiłem 30, 40, 60 Ti na poziomie 160 W. Jeszcze ciekawiej pod tym względem wygląda 40-60, które ma pobierać 115 W, więc naprawdę bardzo, bardzo mało. 40-50, co za tym idzie, będzie być może kartą zasilaną tylko i wyłącznie ze złącza PCI Express. Byłoby super, bo takich kart brakuje na rynku, żeby była w miarę mocna, ale z TDP do 75 W. Co za tym idzie, wystarczy zasilanie ze złącza PCI Express. Żadnych dodatkowych kabli. No cóż, to by było ciekawe, natomiast wątpię. Wydaje mi się, że to TDP będzie około 90-80 W. No i jednak ten jeden dodatkowy kabelek będzie potrzebny. No i premiera 40-50 rzekomo miałaby się odbyć w lipcu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj według Mega Size GPU wprost, no generalnie 40-60 jest niezdefiniowane. 40-60 maj, 40-50 czerwiec, natomiast 40-60 jeszcze nie wiadomo kiedy. I może właśnie to 40-60 pojawi się dopiero, nie wiem, gdzieś w drugiej połowie roku. No bo patrzcie na tą sytuację. Wychodzą wszystkie karty. Wiemy, że jeszcze w portfolio teoretycznie jest do wyciągnięcia, jak aż z rękawa, 40-90 Ti. Ale stawiam debiut tej karty graficznej dopiero na pierwszą połowę przyszłego roku. I generalnie jakby Nvidia wysprzęgliła się z wszystkich tych niskich modeli i pokazała już całe portfolio. Mielibyśmy 40-50, 40-60, 40-60 Ti, 40-70, 70 Ti, 80, 80 Ti, 90, no to czekamy tylko na 90 Ti. Więc być może mogłoby się pojawić pod koniec tego roku nawet, jeżeli do wakacji ukazałyby się wszystkie inne modele. Ciekawa teoria, warto o niej pamiętać. Natomiast jest jeszcze 40-50 Ti. Wersje karty 50 Ti były legendarne i później były legendarnie nienawidzone, bo... 750 Ti GTX. Kto pamięta? Kto pamięta, rękę do góry? Wielu z Was pewnie nawet ma tą kartę do dzisiaj.
A jak nie, to na pewno znajdzie się ktoś z GTX-em 1050 Ti. Te karty były naprawdę udane, bo one w momencie, kiedy wychodziły, dawały bardzo dobry stosunek jakości względem zwykłej 50-ki, no w niewiele większej cenie. I to były naprawdę fajne karty. I w dniu premiery, tak, one fajnie wyglądały, ale potem po latach ludzie strasznie ich nienawidzili. W sumie to nie wiem za co. Za to, że kiedyś były dobrze wycenione, a teraz po prostu ten ktoś siedział cały czas na tej karcie i te karty były tak bardzo mocno, bardzo dużo tych kart graficznych było w całym świecie. PC-tów był taki ten świat przesiąknięty tymi właśnie tanimi kartami, które były taką zmorą. 1650 Ti to już nie była taka popularna karta. To nie jest moim zdaniem taki legendarny układ jak właśnie czy 750 Ti, czy 1050 Ti. Ale jest i brakuje następcy. Nie mieliśmy ani 2050, w ogóle nie mieliśmy 2050 desktopowej, mieliśmy ją tylko laptopową, a tym bardziej wersji Ti. Mieliśmy już 3050, ale nie mieliśmy wersji Ti, więc czas na 4050 Ti. Wydaje mi się, że w takim razie, skoro w tym roku do czerwca mielibyśmy zobaczyć te karty, to zobaczymy też 4050 Ti ogólnie w tej rodzinie kart graficznych, ale jest to tylko i wyłącznie moja teoria wysnuta z tego palca dosłownie 5 minut przed nagraniem odcinka, ale chciałem się strasznie z Wami nią podzielić. No i generalnie powiem Wam tak, te karty, które nadchodzą, nie wyglądają dobrze. Oj, nie wyglądają. Wyglądają ciekawie, jeżeli chodzi o pobór energii. To mogą być karty, które będą fajne, chłodne, nie będą się grzały za bardzo, ale też nie będą zbyt mocne. Wiecie, taka fajna karta, taka nie za mocna, a jednocześnie dosyć droga. No bo patrzcie, takie 4060 Ti ma mniej i rdzeni CUDA względem poprzednika. Wyższe taktowanie, ale mniej rdzeni. Mniej pamięci. Nie, pamięci akurat tyle samo, 8 giga, więc tyle samo. Aha, i jeszcze nie wspomniałem, że 4050 ma mieć 6 giga pamięci na szynie 92 bit. Tak, zeszliśmy poniżej 100 bitów z szerokością szyny danych. To jest abstrakcja. Co prawda, ilość pamięci cache w tych kartach graficznych rośnie niemalże 8-krotnie względem poprzedników, ale no to jest moim zdaniem marna kompensata i powinno się jednak zostawić tą szynę, niech dołożą tego cache'u, który działa bardzo fajnie i to widać na kartach AMD, że to robi jakąś tam częściową robotę, ale jednak no nie obcinajmy tej szyny danych, no nie zmieniajmy tej przepustowości, gdzie jednak to taktowanie jest kluczowe, ta przepustowość pamięci. No nie podoba mi się to i teraz w głowie zakiełkowała mi taka bardzo naciągana teoria spiskowa. A co jeżeli rozwój szyny danych, ilości pamięci i przepustowości był taki, żeby no jakby Nvidia albo ogólnie producenci kart pamięci, kart graficznych przewidzieli kryzys w kopaniu kryptowalut? Tak, przewidzieli go, no i dlatego zaczęli produkować karty z większą ilością pamięci, z większą przepustowością, chociaż z większą ilością pamięci to czy tam po Nvidii to widać. Przepraszam, że tak ten, ale mąkę wciągałem i swędzi mnie nosek. Ale to nieistotne. Zresztą to, co gadam, teraz o tym świadczy. Dobra, nie było tej pamięci więcej. Dobra, strasznie naciągana teoria, nie? Że jakby poprzednia generacja miała więcej, lepsze miała przepustowości, bo była stworzona pod kopanie krypto, ale teraz już nie trzeba kopać krypto, więc dajmy niższym. Tak właśnie powstają teorie spiskowe. Jakby siadają typy, wciągają mąkę albo piją jakiś soczek i wymyślają takie głupoty. Potem wystarczy, że większa ilość osób im uwierzy i bęk, mamy jakąś grupę, która w koniunkcję Wenus ze Słońcem wychodzi na jakieś wzgórze i rytualnie popełnia samobójstwo, więc nie idźmy w tą stronę. Natomiast wracając do kart graficznych, no generalnie nie podoba mi się to, co teoretycznie zaprezentują nam karty serii 4000, te nadchodzące, bo te do tej pory wydajnościowo spoko, ale
4070 z wydajnością bliżej 3080 za 4000 zł. No powiem wam szczerze, jeżeli to wszystko okaże się prawdą, to będzie taki kolaps, że masakra. W sensie będzie bardziej opłacało się kupić 3080 Ti, bo będzie tańsza i bardziej wydajna. Okej, nie będzie miała DLSS 3, wow! No i co z tego? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę mam pewne obawy i mam nadzieję, że dostanę tę kartę na testy w dniu premiery i będę sobie ją w stanie sprawdzić i dla was ją sprawdzę, czy to jest shit, czy jednak to jest good product. A z tymi kartami niższymi segmentowo, czyli 4060 Ti, 4060, może być jeszcze gorzej. Nadzieja w tych kartach jest taka, że może nagle, jak Philips Konopi w tej całej serii 4000 wyskoczy gdzieś w serii 4060, 4050, jakaś dobra wycena. I oni powiedzą, dobra, to ta 4050, 6 GB pamięci VRAM na tej szynie takiej gównianej, niech będzie za 1000 zł i mózg rozwalony, bo to byłby naprawdę dobry deal. Ale to są tylko takie moje już naprawdę wróżenie z fusów, z rosołu, z flaczków, z czego tam tylko chcecie. Gdybania totalnie niemalże przy piwie, ale nic nie spożywałem. W związku z tym są to tylko wytwory mojego chorego umysłu od tego wszystkiego. Ale jaram się i naprawdę nie mogę się doczekać premier 4070. Jak zobaczyłem te newsy, że możemy te karty zobaczyć jeszcze w pierwszej połowie tego roku, to mówię wow, wow, jest dobrze. No. Ciekawy jestem, co tam u AMD. No kurczę, strasznie tam się nic nie dzieje. No, wypuścili dwie karty graficzne i koniec. Czas, żeby wypuścili coś ciekawego. Czas, żeby tutaj jeszcze więcej tych modeli 7000 wypuścili, bo naprawdę mi smutno, że oni nic więcej nie wypuszczają. Dobra, koniec tego marudzenia. Dzięki wielkie za dzisiaj. No i widzimy się jutro w kolejnym filmie. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć. Thank you.